Malinowski, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Rozkaz, panie nadbrygadierze. Pododdziały, pasos! Pododdziały, spoczyn! Stulecia OSP Kodeń, połączonym z 23. pielgrzymką strażaków z powiatu bielskiego do sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia, pragnę przywitać wszystkich uczestników tych uroczystości. Kiedy pokazuje się hart ducha? Właśnie w doświadczeniu. Dzisiaj mówimy, to nie tylko pożar. Wszystkie zagrożenia, wszystkie niebezpieczeństwa, które grożą człowiekowi. Wtedy, moi drodzy, pokazuje się hart ducha. On zostawia tutaj wszystko. Chociaż z pozoru można było powiedzieć, zostawia rodzinę, żonę, dzieci, pracę. Ale on ma świadomość, trzeba iść i pomagać. Trzeba iść i pomagać. Na początku działalności kodeńskie OSP nie posiadało swojej remizy. Dlatego w 1928 roku wybudowano szopę, w której przechowywano zakupiony sprzęt gaśniczy. By pozyskać ten sprzęt, strażacy ochotnicy utworzyli amatorski teatr, którego występy cieszyły się dużym powodzeniem zarówno w Kodni, jak i w sąsiednich gminach. Za zarobione pieniądze kupowano m.in. mundury, hełmy, topory, drabiny i pasy. W pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku zakupiono wóz bojowy ciągnięty przez konie. Dzisiaj to rekwizyt. Pamiątka ta stoi na postumencie przy remizie. Kodeńskie OSP jako jedno z nielicznych skupiało w swoich szeregach oddział, w którym służyły tylko kobiety. Od 1930 do 1934 roku istniała 16-osobowa drużyna żeńska. Jej podstawowym zadaniem było niesienie pomocy pogorzelcom i ofiarom powodzi. Komendantem sekcji żeńskiej była Józefa Bysiak. Niestety, nie wszystkim podobał się fakt istnienia drużyny żeńskiej. Uznano, że kobiety nie mogą być strażakami i sekcję rozwiązano. Chciałem serdecznie podziękować Wam, drodzy strażacy, za Waszą służbę, za Waszą ofiarność, za to, że zawsze możemy na Was liczyć, że jesteście pierwsi w swoich miejscowościach i wypełniacie tą rolę nie tylko chroniąc przed pożarem, bo jak pokazują statystyki, to jest 1/3 Waszej działalności. Wiele pokoleń ochotniczych strażaków służyło lokalnej społeczności, pomagało swoim sąsiadom, ale budowało też tę wspólnotę, lokalną wspólnotę i wspólnotę narodową, z której jesteśmy wszyscy tak dumni.
chwilę po uzyskaniu niepodległości w roku 1922 utworzono, jak to wówczas nazwano, Straż Ogniową, a więc tych, którzy chronili i bronili. Stanowimy jeden zgrany, sprawdzony system, który służy bezpieczeństwu państwa. Ten system zwany od niedawna Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, stworzony dzięki decyzji parlamentarzystów, dzięki decyzji rządzących, funkcjonuje na tyle dobrze, że chcą się na nim wzorować inne nacje, inne kraje. Szanowni Państwo, tegoroczne obchody przypadają w roku jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej jako formacji mundurowej, gotowej do prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. W tym roku Brać Strażacka nie bez powodu spotyka się na uroczystości w Kodniu u stóp Matki Bożej Kodeńskiej, której kilka chwil temu podziękowaliśmy za opiekę i wstawiennictwo w codziennej służbie.